Lekcja piąta. Ćwiczenie trzynaste A. Proszę posłuchać wiersza, a potem odpowiedzieć na pytania. Wanda Chotomska. Hipopotam lubi błoto. Hipopotam jest istotą, która bardzo lubi błoto. Tak powiedział hipopotam i od razu chlup. Do błota. Tygrys się po klatce miota. Hipopotam? Chlupopotam. Chlupnął błotem naokoło i zabłocił całe zo. Spojrzał kojot na kojota. Hipopotam? Chlapopotam. Chlapnął błotem na kojoty, więc weźmiemy go w obroty. Struś ogonem trzęsie strusim. On zapłacić za to musi. Hipopotam, błotam. pióra mam na wagę złota. Moje pióra warte krocie, a te pióra całe w błocie. Płyną z oczu łzy żyrafie, szyi umyć nie potrafię. Hipopotam, hipobłotam, mam na szyi pełno błota. Ile mydła się zużyje. Na tę strasznie brudną szyję. Siedzi w błocie hipopotam, chlupopotam, chlapopotam, chlapobłotam, chlupobłotam, piego błotam hipobłotam, hipopsotam. Boi się wychylić z błota. Wszyscy krzyczą, psioczą, płaczą w całym zo, wielki zamęt a on wzdycha sobie z cicha. Ciężko być hipopotamem, bardzo ciężko być istotą, która lubi skakać w błoto.